You hear the screeching of an owl. You hear the wind begin to howl. You know there's zombies on the prowl. And it's terror time again. They've got you running through the night. It's terror time again. And you just might die of fright. It's a terrifying time. You hear the beating of your heart. You know the screaming's gonna start. Here comes the really scary part. Terror time again. Oh, you just might die of fright. It's a terrifying time. Cześć ludzie, tutaj ponownie Hannibal. Jak widzicie, wstał ranek, świnki skaczą. Tam kościach się spalił przed chwilą. No i wstał ranek. Co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj przede wszystkim musimy zrobić jedną bardzo, ale to bardzo ważną rzecz. Myślę, że taką rzeczą będzie zrobienie żelaza. Ono nam będzie bardzo potrzebne w przyszłej wyprawie do podziemi. Muszę pokazać, jak to zrobić, jak wypalić to żelazo w ogóle, bo możecie nie wiedzieć. Robi się to tak, na początek wkładamy sobie węgiel, a później iron ore. I w ten sposób wypala nam się żelazo. Teraz chwilę poczekamy. Nie będziemy już specjalnie się zbierać, żeby czegoś szukać, tylko poczekamy, aż się zrobi żelazo i dopiero później wyruszymy tam, na tereny piaszczyste. Tak, jestem taki Jasiu wędrowniczek dzisiaj i jestem z tego happy. No dobra, ale już trochę zaczniemy się zbierać, bo jednak jakby nie patrzeć. Bacon. Zapomniałem, że to jest bacon. Dobra. Nie będziemy już przepaść, tylko zjemy tak, żeby mi trochę życia. A teraz weźmiemy nasze rzeczy. No. Dobra, łóżko zięte. To też wzięte. Teraz będzie się oświetlać, bo piec się pali, więc nie ma tutaj problemu. Widzicie? Mam 5 żelaza. Teraz tylko biorę to. Biorę mój piecyk i się zwijamy. Biorę piecyk na plecy. Nie no, to by było okropne. Niedobre i w ogóle takie B. Nie ma to jak pochodnią bić pieca. Zaraz. LOL. Aha, fajnie wiedzieć, nie wiedziałem, że piec się zniszczy, ale... Dobra, kit z tym. Zrobi się nowy, to nie jest problem. No to idziemy na piaszczyste tereny. Będziemy tam szukać wielu rzeczy. Niedawno ktoś mi mówił, że glina jest... że gliny nigdy za dużo. Ale dzisiaj sobie odpuszczę ją, bo to jednak wydobycie zajmuje mi teraz, będzie zajmować sporo czasu, a my mamy się gdzieś w końcu osiedlić, nie? Więc teraz idziemy na piaszczyste tereny, zobaczymy co tam będzie. Ale to wygląda kozacko. Nie no, zobaczymy. Może coś fajnego znajdziemy? W końcu to są piaszczyste tereny, pustynia i w ogóle kaktusy. Nie podchodźcie do kaktusów, one kłują i zabierają nam życie. No, w każdym bądź razie idziemy dalej, zobaczymy co tu jest. No. Idziemy. Jeny, no niech coś tutaj w końcu będzie, no. Trzeba proszę tak dużo, hop, 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 hop. Jeju. Żadnych jaskiń tu nie ma. Nie ma tutaj mieć pecha, nie trafić na żadną jaskinię. Od czasu, gdzie się w ogóle gra, no to jest po prostu niemożliwe. Ja mam dzisiaj pecha strasznego. I tak jakoś nie chcą wejść te jaskinie mi. Nie wiem czemu.
Ale może coś się w końcu znajdzie. W co powoli zaczynam wątpić. Ło! Jezu! Nie no, kaktusy mnie lubią, nie. Nie ma żadnych jaskiń, no centralnie żadnych. Ja się normalnie załamię. Nie, no to jest niemożliwe. Bez jaskiń, bez terenu do eksplorowania w ogóle. Ten odcinek chyba będzie najdudniejszy ze wszystkich, bo po prostu ja ty idę przed siebie i szukam jaskini, która naprawdę by miała w sobie jakieś minerały, a centralnie tu nic nie ma, no nie wiem. Nie wiem co jest. Nie wiem co będzie, no. Może fartem uda mi się jakąś jaskinię w końcu znaleźć, w co powoli zaczynam wątpić, tak szczerze. Ale może w końcu szczęście się do mnie uśmiechnie. W co ja wierzę. Tym jest Clipper? Przecież tu nie byłem. Takim sensie. A no ta, pod drzewami mogą się respić potworki. Bo jest cień. Tylko żeby na łeb nie spadł mi. Tu nic ciekawego widzę nie ma, jak zwykle. Po prostu się idzie załamać. O, coś tu jest, coś tu jest, coś tu jest. Myślałem. Jak zwykle się przeliczyłem. Dobra, idziemy do góry. Musimy tego Clippera wyeliminować jakoś, bo on nie będzie zbyt miły. To coś jest? Ta, w co ja wierzyłem, no. Jeny, co się tutaj dzieje ostatnio, no. Centralnie nie mogę trafić na nic. Na żadną jaskinię. Tam Clipper już na mnie się patrzy. Aj! Nie wybuchaj. I wybuchł chłopak. Ładną dziurkę po sobie zostawił. Jeny, co się dzisiaj dzieje, no. No teraz będę narzekał, że nie ma jaskiń, to jest niemożliwe, no nie wiem. Centralnie jestem bez farta dzisiaj, w ogóle odkąd zacząłem ten świat jestem bez farta. W ogóle zero jaskiń, zero emocji, nic nie ma, nie wiem. Poukrywały się strasznie te jaskinie, nie ma żadnych wejść, nic. Ale cicho. Coś tu mam. Czy to możliwe? Słyszę pająki, czyli możliwe, że trafiliśmy na Monster Spawnera. Jest dobra lokacja. Jest bardzo dobra lokacja, tak szczerze powiem. Dobra. Pierwsze co zrobimy, to zapalniczka. Jak się ją robi? Więc używamy chyba. To było chyba tak, żelazo. I tak, o. I w ten sposób otrzymujemy zapalniczkę. Dobra. Pierwsze co zrobimy, skoro mamy tutaj jakąś jaskinię już, to. W sumie to możemy podpalić parę drzewek. Nie potrzebujemy ich na razie. A tam widzę, są spore pokłady drzew. Więc podpalimy sobie tutaj parę drzewek. Tak, żeby po prostu mieć miejsce na osiedlenie się. Dobra, teraz będzie mulić. Dobra, nie patrzymy w tą stronę. Teraz będzie zamulać, więc poczekajcie chwilę, aż zobaczę, ile miejsca ogólnie mi jeszcze brakuje. Jest limit czasowy, jaki jest. I jak spalą się drzewa, to wrócę. Dobra, wróciłem i powiem uczciwie, że spaliło się więcej niż chciałem. Nadal się pali. Jak widać zapadła już noc, więc już sobie w tym czasie zbudowałem małą ziemiankę. Żeby mieć ogółem jak żyć. Dobra. Więc w każdym bądź razie teraz trochę oświetlimy sobie tę ziemiankę. Jakoś położę to łóżko. O, jest położone łóżko. Szybko drzwi. Takie na szybciutko. No. Ja mam ziemiankę. W każdym razie jeszcze zrobimy sobie crafting table. Szybciutko teraz. Zrobimy jeszcze pochodnie, bo one się bardzo przydadzą w tym momencie. Bo idziemy zaraz eksplorować jaskinie. Może zginę, może nie. Nie wiem co to będzie. Po prostu mam nadzieję, że będę cały. No więc teraz zrobię żelazny kilo w sobie. Bo zapewne tam
podziemie będą daleko w głąb, więc myślę, że nam się bardziej przydadzą. Teraz zrobię jeszcze dwa kamienne kilofy, tak na wszelki wypadek, żeby nie wykorzystać tego żelaznego, jak mi się skończą kamienne. Jestem przyszłościowy, tak powiem. No, mamy dwa kamienne kilofy. Te stare najlepiej wyrzućmy, nie wiem. A to się później zrobi. Na razie niech sobie leżą. Mamy glinę, mamy wszystko. Dobra. Chyba myślę, że teraz możemy się położyć. Bo jest noc. Dobra. Widzimy się rano. O. Wstaliśmy, dobra. Więc tak, mamy już wszystko zapewnione. W każdym bądź razie teraz musimy szybko iść sprawdzić jaskinię. Dobra. Gdzie ona była tak w ogóle? Chyba tutaj. No tak, to jest tu. Więc teraz szybko wkopujemy się w głąb tej jaskini. Dobra. Mamy wszystko potrzebne, co... Mamy wszystko potrzebne. Nie potrzebujemy już nic więcej. No. Dobra, mamy już przejście zrobione, możemy iść. Tam? Co tu jest? O, pająk! To wygląda tu rozlegiej, ale tam też może być ciekawie, to ale to sprawdzimy później. Wolę najpierw pajączka zabić, znaczy zjeść. Ło, dostał kilof! Sorry, pająk, nie chciałem cię kilofem bić, ale... No chodź tu! No, po pająku mamy jaskinię. Oświetlimy ją sobie ładnie. Słyszę zębiaka gdzieś, tak mi się wydaje. Teraz sobie szybko, ładnie tutaj wszystko oświetlimy. Wolę mieć oświetlone tereny niż iść po ciemku, dobra. Mamy tereny oświetlone. Tu duże pokłady węgla widzę. A, będzie ciekawie, że żelazo jest, węgiel, wszystko jest. Dobra, to możemy teraz popatrzeć. Idziemy dalej. Idziemy. Co my tu mamy? Oświetlamy sobie drogę. Żelazo, węgiel. Sporo tego będzie na pewno. To są minerały, które nam pomogą. Dobra. Zombie się zrespi. Mamy monster spawnera, mamy zombie spawnera, będzie coś, to będzie epicka walka. Dobra, w każdym bądź razie muszę zakończyć ten odcinek na ten moment. Tak dokładnie, w tym momencie kończę odcinek, bo już mi się nim czasowy skończył, akurat w najlepszym momencie, nie? Kiedy zombiaki tam są. W następnym odcinku pokażę, jak sobie radzić z monster spawnerami. A teraz subskrybujcie, odwiedzajcie kanał, oglądajcie filmy i na razie. Już widzimy się w następnym odcinku i będziemy atakować miejscówkę zombiaków. Znaczy ich melinę. O. Na razie.